tak jakby prosił o tlen. Coś nie za bardzo z tą wodą chyba. Bo to już druga ryba, która tak płynie. No i na przystani Raciborzu taki oto kaperek łapie powietrze. Coś chyba nie tak z tą wodą jest. Takie kawa ciemniejsza, ten aż taki ślad widać tutaj wzdłuż tego betonu. Nic dziwnego, że ryba ucieka tam, gdzie ma trochę cię. O, jest tutaj. O, już tu był. Ledwie go widać. Odpływa teraz i tak sobie pływa. O. No i nawróci. Nawraca. No. Trochę czystej wody i ryba przychodzi tutaj. Ten karp. O. Cały czas trzeba trzyma się tego rogu. A dlaczego, to już wiemy. O. No jest tam, cały czas pod tym schował się. I wzdłuż tego płynie. No. Tutaj widzimy tak na śmieszności trochę klocek przecieka. Schody przeciekają. Jakaś gruntówka tu się wylewa. Jest chyba jedno miejsce, tam jest na dole chyba drugie. Jegoś go udało się wyciągnąć. On jest tutaj uszkodzony, to już powoli gnije. Jeszcze się trochę wjeżdżał. Ale to jest chyba ten drugi. Ten drugi. No jakieś ma 4 do 5 kilo. Skrzela jakie ma? No ma czerwone. Jakieś takie chyba nie do... Muszę go dać trochę do wody. Jeszcze trochę się wjeżdża, ale krew puszcza. To chyba z czegoś tutaj, nie wiem. Przekrwione to wszystko. Tutaj przy brzegu był. Coś tu widać drugiego pływało, ale nie widzę na razie.
Nie wiem. Widać tutaj poobdzierane łuski. O, jakby się chciał to się obróciło. Też jakieś parki ma. Ostrzela, niby czerwone są, ale jakieś tam białymi przebłyskami. Nic. Idzie z powrotem do wody. Może popłynie. Poszedł, tylko łyska została. No, widzimy go znowu tutaj. Podpłynął pod ten brzeg, tam jest takie trochę luzu pod tymi przewodami, czy co to tam, a te gumowe takie nakładki na tym. I koło tego płynie. I najprawdopodobniej tu trochę tej zimnej, znaczy ciepłej, czystej, zimnej, czy dla niego nie wiem. Trochę wody płynie po tych schodach i kapie z tego, jak widać. I on tu się trzyma, bo trochę świeżej wody ma. A cała Odra to jest kawa z mlekiem albo i gorzej. To widać aż te smugi tutaj, o. Widać go? Cały czas się tu trzyma. I czy się nakieruje na to miejsce? Na to wygląda, że chyba tak. No idzie do mnie. No i idzie do roga. No jest pod moimi nogami teraz, tutaj przy tym obrzeżu z gumy. No i trochę się nawraca. Schował się pod tym. Tu trochę tej czystej wody idzie, także na 100% on przychodzi po to, że ma ledwo czyściejszą wodę. Normalne świństwo płynie tą Odrą. No teraz tutaj znowu wypłynął i znowu na pewno kółeczko zrobi. Znowu tam płynie. Z powrotem tu przypłynął. W kierunku tego betonu idzie. Tutaj na razie jest czysto. Teraz tutaj popatrzmy sobie, co tutaj Odrą płynie. Ja już nie mówię o pianie, ale płyną jakieś kawałki, jakieś urwane ten z moczarki czy z czegoś tam. No, nie jest za 300 ta tutaj Oderka. Nie wiem, czy to tak widać, ale wizualnie to widać. Nie widać tutaj. Więc sobie popłynął, na to wygląda.